Witam Państwa w programie Bez Problemu. W dzisiejszym odcinku chciałam odpowiedzieć na pytanie widza dotyczące limitu godzin nadliczbowych dopuszczalnego w ciągu roku. Kodeks pracy mówi o 150 godzinach nadliczbowych w ciągu roku, jednakże pracodawca może ten limit zwiększyć w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy, a nawet w umowie o pracę zawartej z pracownikiem. Jednak pracodawca nie może zwiększać tego limitu bez żadnych ograniczeń, ponieważ czas pracy pracownika w skali tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć średnio 48 godzin tygodniowo. W związku z tym, że rok kalendarzowy ma 52 tygodnie, mnożymy te 52 tygodnie razy 8 dopuszczalnych godzin przekroczenia standardowej normy czasu pracy, która wynosi 40 godzin tygodniowo, i otrzymujemy w wyniku tego rachunku 416 godzin. I to jest dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych w skali roku. Przedmiotem dzisiejszego odcinka nie będzie jednak prawo pracy. W dzisiejszym i w kolejnym odcinku zajmę się przedstawieniem Państwu problematyki z zakresu prawa rzeczowego. Powiem, z jakimi roszczeniami może wystąpić właściciel nieruchomości przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym w związku z tym, że na tej nieruchomości znajdują się urządzenia przesyłowe. Czym tak naprawdę są urządzenia przesyłowe? Otóż urządzenia przesyłowe to są urządzenia, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, pod warunkiem, że wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Czym w praktyce będą urządzenia przesyłowe? Urządzeniami przesyłowymi będą wszelkiego rodzaju ciągi kanalizacyjne, wodociągi. Będą to również urządzenia w postaci słupów i linii elektroenergetycznych, urządzeń przesyłowych ciepłowniczych. Urządzeniem przesyłowym są także linie telekomunikacyjne, nadziemne i słupy, na których te linie są wsparte. Linie naziemne, telekomunikacyjne oczywiście też są urządzeniami przesyłowymi, więc katalog jest otwarty. Ważne, żeby te urządzenia wchodziły w skład przedsiębiorstwa, co nie znaczy, że przedsiębiorca przesyłowy musi być właścicielem tych urządzeń. Może być na przykład ich użytkownikiem na podstawie umów użyczenia lub na podstawie innego tytułu prawnego. Właścicielom nieruchomości przysługuje bardzo szeroki katalog roszczeń przeciwko przedsiębiorcom przesyłowym. Jednakże w rzeczywistości nie każdy będzie mógł skorzystać z tej ochrony prawnej i skutecznie dochodzić odpowiedniego wynagrodzenia z tego tytułu, że na jego nieruchomości znajdują się urządzenia przesyłowe. Przedsiębiorcy przesyłowi mogą podnosić szereg zarzutów, które w rzeczywistości będą prowadziły do oddalenia naszego wniosku lub naszego powództwa. W dzisiejszym odcinku omówię szereg roszczeń, w tym roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem na nieruchomości. To przywrócenie stanu zgodnego z prawem na nieruchomości jest roszczeniem, którego dochodzimy w drodze procesowej. W rzeczywistości zmierza ono do usunięcia urządzenia przesyłowego z naszej nieruchomości albo jego przesunięcia w taki sposób, aby nie utrudniało nadmiernie korzystania z tej nieruchomości. Wartością przedmiotu sporu będzie tutaj cena nieruchomości i od tej wartości przedmiotu sporu musimy, wytaczając powództwo negatoryjne, bo tak się to powództwo nazywa, uiścić opłatę sądową w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu. W rzeczywistości to powództwo negatoryjne, czyli powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem na nieruchomości, jest bardzo daleko idące, ponieważ znacząco wpływa również na naszych sąsiadów, do których urządzenia przesyłowe mogą dostarczać na przykład wodę lub energię elektryczną. Przedsiębiorca przesyłowy może podnieść jeden zasadniczy zarzut, który będzie prowadził do oddalenia naszego powództwa, a ten zarzut to zarzut legalności posadowienia urządzeń przesyłowych. Jeżeli takie urządzenia zostały posadowione na naszej nieruchomości,
w sposób zgodny z prawem, czyli na podstawie na przykład decyzji administracyjnej albo na podstawie ugody czy porozumienia, umowy zawartej z nami lub z naszym poprzednikiem prawnym, z poprzednim właścicielem tej nieruchomości, wówczas raczej nie ma szansy na wygranie sprawy z powództwa negatoryjnego. Kolejnym zarzutem, który może podnieść przedsiębiorstwo przesyłowe, jest zarzut tego, że nasze roszczenie narusza zasady współżycia społecznego, ponieważ wnosząc o usunięcie urządzeń przesyłowych z naszej działki, właśnie pozbawiamy naszych sąsiadów lub innych użytkowników dostępu do mediów. I wówczas sąd może takie powództwo oddalić. Także proszę być ostrożnym, zgłaszając powództwa negatoryjne. Proszę najpierw wystąpić zawsze do przedsiębiorcy przesyłowego o to, żeby wskazał jakiś tytuł prawny, na podstawie którego te urządzenia na naszej nieruchomości zostały posadowione, zainstalowane, i dopiero wtedy ocenimy, czy mamy realne szanse, ponieważ, jak podkreślam, zarzut legalności posadowienia urządzeń będzie prowadził w prosty sposób do oddalenia naszego powództwa. Kolejnym roszczeniem, z którym może wystąpić właściciel nieruchomości, będzie roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy. To roszczenie ma charakter roszczenia uzupełniającego w stosunku do tego roszczenia o usunięcie, w stosunku do roszczenia negatoryjnego, o którym mówiłam przed chwilą. Jednak może być dochodzone samodzielnie, niezależnie od tego roszczenia. Czyli możemy zgłosić powództwo o usunięcie i dodatkowo o wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z naszej nieruchomości, a możemy poprzestać tylko na zgłoszeniu, wniesieniu powództwa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z naszej nieruchomości. Od razu powiem, że to powództwo, to wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem. Możemy zażądać takiego wynagrodzenia maksymalnie za 10 lat wstecz, jeżeli jesteśmy osobą fizyczną. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, to roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat, czyli możemy zażądać go za 3 lata wstecz. I ono jest niezależne od powstania szkody, czyli nawet jeżeli to, że urządzenie przesyłowe istnieje na naszym gruncie, nie doprowadziło do powstania jakiejkolwiek szkody, możemy żądać wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie to nie będzie zbyt wysokie, ponieważ tak naprawdę to będzie czynsz dzierżawny, jaki by się nam należał, gdybyśmy dysponowali tą nieruchomością w całości. Czyli musimy przede wszystkim ustalić, jaką powierzchnię zajmuje urządzenie przesyłowe, i ta powierzchnia to jest ta powierzchnia wyłączona z naszej eksploatacji. Oprócz samej powierzchni objętej urządzeniem przesyłowym, niektóre urządzenia przesyłowe wymagają tak zwanych pasów ochronnych. To będą urządzenia przesyłowe, które mają na celu dostarczanie energii elektrycznej. Wtedy zawsze istnieć muszą te pasy ochronne i to jest również ta powierzchnia wyłączona. Następnie zbadajmy, jakie jest przeznaczenie naszego gruntu. Gdy będzie to grunt o charakterze rolnym albo nieużytki rolne, to ten czynsz dzierżawny nie będzie zbyt wysoki. Tak więc i wynagrodzenie, które dostaniemy za te 10 lat wstecz, nie będzie wysokie i może nie zaspokajać naszych roszczeń. Kolejnym roszczeniem, z którym możemy się skierować, które możemy skierować przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu, będzie roszczenie o odszkodowanie za pogorszenie nieruchomości, czyli za utratę wartości nieruchomości. I tak naprawdę, jeżeli urządzenie zostało posadowione w sposób legalny, wówczas ta legalność posadowienia również może prowadzić do oddalenia naszego powództwa. Ponadto chodzi tutaj o takie pogorszenie stanu nieruchomości, które wynika z użytkowania, które przekracza zakres zwykłego użytkowania, czyli na tej nieruchomości faktycznie musi powstać jakaś szkoda. W związku z eksploatacją urządzenia przesyłowego musi dojść do jakichś strat na tej nieruchomości i wtedy będziemy mogli skutecznie dochodzić tego odszkodowania. W ramach roszczeń właścicielskich możemy również wystąpić z roszczeniem o wykup nieruchomości.
ale tylko wtedy, jeżeli wartość urządzenia przesyłowego znacznie przekracza wartość nieruchomości. I dla wartości urządzenia przesyłowego nie określamy jego wartości rynkowej, a jedynie określamy tutaj koszty, jakich wymagałoby przeniesienie urządzenia przesyłowego. Często właśnie te koszty będą przenosiły wartość zajętej pod nie nieruchomości. Jednak również tutaj zarzutem, kontrargumentem ze strony przedsiębiorstwa przesyłowego może być legalność posadowienia, która jednocześnie daje tytuł do legalnej eksploatacji. O legalności posadowienia urządzenia przesyłowego może przesądzać nie tylko decyzja administracyjna, czy zgoda, czy umowa. Może być to inny tytuł, ale nie wystarczy samo pozwolenie na budowę. Te urządzenia przesyłowe często powstawały na naszych gruntach 40-30 lat wstecz. W zasadzie były posadowione na gruntach naszych poprzedników prawnych. Nieraz nabyliśmy grunty już z tymi urządzeniami. Brak zgody poprzednika prawnego daje nam pole do manewru. Natomiast jeżeli nasz poprzednik prawny wyraził zgodę na posadowienie i eksploatację urządzenia przesyłowego, to mimo że my się temu sprzeciwiamy, nie mamy możliwości dochodzenia swoich roszczeń, ponieważ kupując nieruchomość widzieliśmy, w jakim ona znajduje się stanie i mogliśmy negocjować ze sprzedawcą cenę zakupu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. W kolejnym odcinku omówię bardzo istotne roszczenie związane z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu. Zachęcam Państwa również do kontaktu ze mną na adres redakcyjny programu bez problemu @lokalnatelewizja.pl.